Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku serii Viking Garage. Dzisiaj część druga systemu Airbag. Pamiętajmy również o tym, że wiązka elektryczna systemu Airbag może być wykonana jako osobna instalacja elektryczna i zawsze jest w kolorze żółtym, tak aby odznaczyć tą wiązkę od reszty instalacji elektrycznej, która znajduje się w samochodzie. I tak jak wcześniej wspomniałem, oczywiście nie jest to regułą, że wiązka elektryczna systemu Airbag jest poprowadzona jako osobna instalacja w samochodzie i jest w kolorze żółtym. Może się tak zdarzyć, tak jak to jest na przykładzie tego Mercedesa, że wiązka systemu Airbag jest wpleciona w wiązkę całego samochodu. Jedynym wyróżnieniem, jakie tutaj się znajduje, jest zastosowanie żółtej wtyczki przy podłączeniu już do samej poduszki. Wszystkie, powiedzmy, wtyczki, które są ściśle powiązane z systemem Airbag, są zawsze w kolorze żółtym. I pamiętajmy o tym, że jeśli coś robimy w samochodzie, rozpinamy jakąś instalację elektryczną, że wtyczki koloru żółtego są ściśle powiązane z systemem Airbag i żebyśmy przez przypadek sobie nie wypięli takiej wtyczki, a później ewentualnie załączyli stacyjki, ponieważ system od razu zarejestruje nam błąd. I przy podłączeniu samego sterownika Airbag również nie ma żadnego wyróżnienia w wiązce elektrycznej. Jest po prostu wpleciona w całą wiązkę samochodu, tak jak to widać na tym przykładzie. Jedynym wyróżnieniem, jakie tutaj się znajduje, oczywiście jest wtyczka koloru żółtego. A z jakim problemem mogą borykać się użytkownicy używanych samochodów w momencie zakupu takiego samochodu? Często zdarza się tak, że jedziemy oglądać jakieś auto, oglądamy z zewnątrz, wszystko wygląda ładnie, pięknie. Teoretycznie samochód jest sprawny, a tak naprawdę mogą być jakieś wady ukryte w tym samochodzie. Na przykład jak to wygląda w przypadku poduszek powietrznych. W pierwszej kolejności, w momencie kiedy wsiadamy do takiego samochodu, powinniśmy obserwować tablicę przyrządów. Kontrolki, które się nam zapalą na tablicy, powinny po jakimś czasie zgasnąć. Te kontrolki nie gasną równocześnie, tylko wszystkie kontrolki gasną w różnym tempie. W momencie, kiedy zauważymy, że kontrolka systemu Airbag gaśnie równocześnie z jakąkolwiek inną kontrolką, powinno nam to już dać jakiś sygnał do tego, że w systemie może być coś nie tak. Często zdarza się tak, że kontrolka systemu poduszek jest podpięta do jakiejkolwiek innej kontrolki. W momencie, kiedy przełączymy taką stacyjkę, wszystkie kontrolki nam gasną, a system poduszek powietrznych i tak będzie niesprawny. Żeby prawidłowo określić, czy w danym samochodzie znajdują się poduszki i cały system jest w 100% sprawny, niekoniecznie wystarczy tylko wizualna ocena, czy dana poduszka znajduje się na swoim miejscu i jest podłączona do systemu. Ponieważ gdzieś w głębi całej instalacji może być wlutowany jakiś opornik lub jakiś element, który oszukuje sterownik podczas wstępnej diagnozy całego systemu. Aby prawidłowo określić, czy poduszki są na swoim miejscu i działają prawidłowo, powinniśmy zdemontować taką poduszkę, rozpiąć wtyczkę z takiej poduszki, załączyć zapłon, i wtedy powinien nam się z automatu zarejestrować błąd. W momencie, kiedy sterownik rejestruje błąd w momencie wypięcia takiej poduszki czy napinaczy pasów, mamy 100% pewność, że poduszka jest na swoim miejscu i jest podłączona do systemu. Oczywiście jest to czasochłonne i nie każdy warsztat chce się tego podjąć, ale pamiętajmy, że to jest nasze bezpieczeństwo i powinniśmy mieć 100% pewność, że ten cały system działa. Teraz, żeby prawidłowo określić, czy poduszka działa w systemie, tak jak wcześniej wspomniałem, należy ją wypiąć z całego systemu, tak aby sterownik odczytał brak tej poduszki i zarejestrował błąd. Ja tutaj teraz dokładnie pokażę to, wypnę tą poduszkę, oczywiście będę miał trochę biegania. Osobiście nie lubię za bardzo majsterkować przy systemie Airbag. Tak jak wspomniałem wcześniej, za każdym razem należy pamiętać o tym, aby zdjąć kremę minusową i odczekać jakiś okres czasu, tak żeby wszystkie kondensatory w sterowniku się rozładowały i dopiero wtedy możemy ewentualnie coś rozpinać. I teraz tak, poduszkę mam już zdemontowaną. Załączam stacyjkę
Zapala nam się kontrolka poduszek, oczywiście po jakimś czasie powinna sama automatycznie zgasnąć. Niestety przez cały czas się świeci, system zarejestrował jakiś błąd. Świadczy to o tym, że poduszka prawidłowo jest podłączona do całego systemu i w momencie, kiedy dojdzie do jakiejś kolizji, na pewno nam wyszczeli. Wchodzimy teraz w moduły kontrolne. Wybieramy nasz system, który znajduje się w samochodzie. Robimy odczyt błędów i jak widać wyskoczył nam od razu błąd. Zapalnik poduszki przedniej kierowcy, obwód otwarty, przerwany, obecny po zdarzeniu. Czyli komputer od razu zarejestrował błąd o braku poduszki, że coś jest nie tak w tym obwodzie poduszki kierowcy. Generalnie tak powinniśmy zrobić z wszystkimi poduszkami, które znajdują się w samochodzie. Każdą poduszkę powinniśmy wypiąć i sprawdzić, czy komputer zarejestruje błąd. W momencie, kiedy przy każdej poduszce czy napinaczu zostanie zarejestrowany błąd, wtedy dopiero mamy 100% pewność, że taki system działa prawidłowo i podczas jakiegokolwiek zdarzenia te poduszki czy napinacze odpalą. Poduszkę mam już wpiętą, wszystko jest już na swoim miejscu. Teraz jeszcze tylko upewnijmy się, że błąd zostanie skasowany. I teraz jeszcze na szybko kontrola. Wyłączyłem zapłon, załączam zapłon ponownie po wykasowaniu błędu. Poduszka się zapaliła i w tym momencie zgasła. Czyli krótko mówiąc, teraz mam pewność, że wszystko działa prawidłowo. A teraz z ciekawości sprawdzę, czy jestem w stanie odpalić takie poduszki w momencie, kiedy samochód stoi. Będę wykonywał przeróżne ruchy sterownikiem, uderzał go młotkiem. Czasami oczywiście zdarza się tak, że gdzieś na warsztacie samochód stoi, robimy coś przy samochodzie, majsterkujemy gdzieś tam w okolicach sterownika airbag, szarpniemy, wyciągamy, uderzamy młotkiem. Ciekawe, czy taki sterownik zareaguje na takie różne dziwne ruchy i odpali mi takie poduszki. Jak widać, nawet nie użyłem jakiegokolwiek młotka. Po prostu delikatnie wystarczyło, że uderzyłem sterownikiem w dół. Od razu wystrzeliła poduszka. Wyobraźcie sobie teraz, że taka sama sytuacja zdarza się w momencie, kiedy zaczynamy coś robić przy samochodzie. Delikatne szarpnięcie w którąś stronę. Proszę bardzo, poduszka od razu, sterownik od razu reaguje, poduszka wywaliła.